więc, czy potrafisz przenieść swoją świadomość w przestrzeń energii pomiędzy Twoje oczy? I czy możesz poczuć energię przestrzeni między Twoimi oczami? A teraz, czy jesteś świadoma przestrzeni energii między Twoimi skroniami? Teraz, czy potrafisz sobie uświadomić przestrzeń, jaką zajmują Twoje nozdrza? Czy możesz sobie uświadomić przestrzeń pomiędzy Twoim językiem a gardłem? I czy możesz poczuć rozmiar przestrzeni, jaki zajmuje Twoje gardło? A teraz, czy możesz wyczuć energię przestrzeni wokół Twoich uszu? I czy możesz poczuć energię przestrzeni poza Twoimi uszami, zawieszonymi w przestrzeni? I czy możesz sobie uświadomić przestrzeń poniżej Twojego podbródka? Czy możesz poczuć rozmiar przestrzeni wokół Twojej szyi? Czy możesz poczuć przestrzeń poza Twoją klatką piersiową, istniejącą w przestrzeni? I czy możesz poczuć energię przestrzeni wokół Twojej klatki piersiowej? A teraz, czy możesz sobie uświadomić rozmiar przestrzeni poza Twoimi ramionami, umieszczonymi w przestrzeni? I czy możesz poczuć energię przestrzeni wokół Twoich ramion? Czy możesz uświadomić sobie przestrzeń za Twoimi plecami? I czy możesz poczuć energię przestrzeni poza Twoim kręgosłupem istniejącym w przestrzeni? I teraz, czy możesz złożyć swoją świadomość w przestrzeń pomiędzy Twoimi udami, zawieszonymi w przestrzeni? Czy możesz poczuć energię przestrzeni łączącą Twoje kolana? Czy możesz poczuć rozmiar przestrzeni wokół Twoich stóp, istniejących w przestrzeni? I czy możesz poczuć energię przestrzeni wykraczającą poza Twoje stopy? I czy możesz uświadomić sobie przestrzeń wokół całego Twojego ciała, istniejącego w przestrzeni? A czy możesz poczuć energię przestrzeni poza Twoim ciałem?
teraz, czy możesz sobie uświadomić przestrzeń pomiędzy Twoim ciałem a ścianami pokoju, zawieszonymi w przestrzeni? I czy możesz poczuć rozmiar przestrzeni, która zajmuje cały pokój? Czy możesz sobie uświadomić przestrzeń zajmowaną przez całą przestrzeń? I czy możesz to poczuć? A teraz nadszedł czas, aby stać się brakiem ciała, brakiem osoby, brakiem obiektu, w bezkresie, w bezczasie, aby stać się czystą świadomością, aby stać się świadomością w nieskończonym polu możliwości i przenieść energię na nieznane. A im dłużej trwasz w nieznanym, tym bardziej przyciągasz do siebie to, co nieznane. Stań się po prostu myślą w ciemności nieskończoności. Rozwiń swoją koncentrację nad niebytem, nad brakiem ciała, nad brakiem czasu. Im bardziej skupiasz się na nieznanym, tym więcej nowego życia przyciągasz do siebie. Pozwól swojej świadomości z cząsteczki stać się falą. Z materii do świadomości. Z materialnego do niematerialnego. Z czasu i przestrzeni do bezczasu i bezkresu. Ze świata zmysłu do świata wykraczającego poza zmysły. Jeśli jako obserwator kwantowy widzisz, że Twój mózg wraca do znanego, do znajomych mu rzeczy, ludzi lub miejsc w znanej mu rzeczywistości, do Twojego ciała, do Twojej tożsamości, Twoich emocji, do czasu, do przeszłości albo do przewidywalnej przyszłości, po prostu uświadom sobie, że obserwujesz znane. I na powrót poddaj swoją świadomość nieskończonym możliwościom. I stań się brakiem ciała, brakiem osoby, brakiem obiektu, w bezkresie, w bezczasie. Otwórz się na niematerialne królestwo kwantowego potencjału. Im więcej świadomości wkładasz w możliwość, tym bardziej tworzysz w swoim życiu możliwości i nowe szanse. Pozostań obecny.
Więc jakie jest Twoje przekonanie lub percepcja, którą chcesz zmienić w sobie i swoim życiu? Czy chcesz dalej w to wierzyć lub tak postrzegać świat? Jeśli nie, teraz jest czas, abyś podjęła decyzję o intencji tak silnej, że amplituda tej decyzji będzie nieść ze sobą wyższy poziom energii od wyrytych w Twoim mózgu programów i emocjonalnego uzależnienia Twojego ciała. I pozwól swojemu ciału odpowiedzieć na nowy umysł. I pozwól wyborowi stać się doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnisz. I pozwól temu wewnętrznemu przeżyciu stworzyć emocje takiej energii, że nadpisze ono istniejące programy i zmieni Twoją biologię. Wyjdź ze stanu spoczynku i zmień własną energię, aby Twoja biologia została przez nią zmieniona. No dalej. Poczuj inspirację i podejmij decyzję potężniejszą od przeszłości. Zainspiruj się. Poczuj moc. Zmień się dzięki własnej energii i oddaj to przekonanie w ręce większej inteligencji, potężniejszemu umysłowi. Odpuść i oddaj je polu możliwości, zwracając je z powrotem do energii. A teraz to, w co chcesz wierzyć, jak postrzegać siebie i własne życie. Jakie uczucie będzie temu towarzyszyć? No dalej. Przenieś się do nowego stanu samopoczucia i pozwól swojemu ciału wznieść się na poziom nowego umysłu. I pozwól energii tego wyboru przepisać obwody w Twoim mózgu i zmienić geny w Twoim ciele. I pozwól swojemu ciału wyzwolić się z kajdan przeszłości i wejść w nową przyszłość. Zmień swoją energię poprzez połączenie czystej intencji ze wzniosłą emocją. A materia zostanie przeniesiona na nowy poziom umysłu. Pozwól, by wybór niósł ze sobą amplitudę energii większą niż jakiekolwiek doświadczenie z przeszłości. I pozwól swojemu ciału zmienić się według Twojej świadomości za pomocą Twojej własnej energii. Przenieś się do nowego samopoczucia i spraw, aby ten moment Cię definiował. Niech ten wewnętrzny proces, to doświadczenie, niesie ze sobą tak wysoką energię emocjonalną, że stanie się wspomnieniem, którego nigdy nie zapomnisz. I czy możesz emocjonalnie nauczyć swoje ciało, jak będzie się czuła z nowym przekonaniem, mając władzę zmienić się dzięki własnej wielkości, mieć odwagę być niezwyciężonym, być zakochanym we własnym życiu, nie czuć ograniczeń, żyć tak, jakby już zostały wysłuchane Twoje modlitwy. Daj swojemu ciału przedsmak przyszłości, sygnalizując nowe geny na nowe sposoby.
twoja energia jest tym, co wpływa na materię. A gdy zmieniasz własną energię, zmieniasz ciało. No dalej, niech twój umysł zawładnie materią, a znajdując się na nowym poziomie samopoczucia, jak będziesz żyć? Jakie nowe wybory podejmiesz? Jakie zachowania wykażesz? Jakie doświadczenia zaobserwujesz z poziomu nowego samopoczucia? I jakie uczucia będą temu towarzyszyć? Wierzę w możliwości, wierzę w siebie, w uzdrowienie, wolność i poruszenie dzięki duchowi. No dalej, pokochaj swoją przyszłość, by przywołać ją do życia. To twoja kreacja, zakochaj się w niej. Z poziomu nowego samopoczucia karmi ją własną uwagą, bo gdziekolwiek skupisz swoją uwagę, tam umieścisz swoją energię. Zainwestuj w swoją przyszłość poprzez obserwację i pozwól się zdefiniować za pomocą nowej przyszłości zamiast znanej ci przeszłości. Otwórz swoje serce i pozwól swojemu ciału zmienić się dzięki twojemu wewnętrznemu przeżyciu. Bo to, co prawdziwie przeżywasz dzięki możliwości i emocjonalnie to pojmujesz, ostatecznie znajdzie cię w pewnym momencie w twojej przyszłości. Od myśli w energię. Materię. A teraz odpuść i oddaj to dla większej inteligencji. I pozwól, by zostało wykonane w sposób, który jest właściwy dla ciebie. Unieś swoją lewą dłoń i ułóż ją na sercu. Pobłogosław swoje ciało, aby mogło unieść się do poziomu nowego umysłu, nowej energii. Pobłogosław swoje życie, aby stało się przedłużeniem twojego umysłu, aby twoje samopoczucie znalazło odzwierciedlenie w twoim świecie. I pobłogosław swoją przyszłość, aby nigdy nie była twoją przeszłością i twoją przeszłość, aby stała się twoją mądrością. Pobłogosław wyzwania w twoim życiu, aby budziły w tobie wielkość. Pobłogosław swoją duszę, aby wybudziła cię z tego snu i stała się twoim przewodnikiem. Pobłogosław to, co w tobie nieujrzane, energię, która porusza się w tobie, miesza w tobie, przenika ciebie i porusza się wokół ciebie. Jej rozum staje się twoim umysłem, to jej natura staje się twoją naturą, jej wola staje się twoją wolą. I jej miłość do życia staje się twoją miłością do życia i pokazuje ci powód, sygnalizując ci, w jakiś sposób w twoim życiu, aby dać ci znać, że jest prawdziwa. A teraz, jeśli myśl wysyła ten sygnał, a uczucie przyciąga zdarzenie do ciebie, przenieś się teraz do stanu wdzięczności i złóż jej podziękowania za nowe życie, zanim ono się objawi.
ponieważ emocjonalny ślad wdzięczności oznacza, że zdarzenie już miało miejsce. I im dłużej trwasz w stanie wdzięczności, tym więcej przyciągasz nowego życia do siebie. Ponieważ wdzięczność jest ostatecznym stanem po akcie otrzymania. A teraz przywróć świadomość swojemu nowemu ciału. Do nowego życia i do całkiem nowej przyszłości. A gdy będziesz gotowa, możesz otworzyć oczy.